Jeżeli chodzi o światy skinów, to nawet najwięksi lorowi psychopaci rzadko w te tematy wchodzą. Ja też już robię to coraz rzadziej, bo zwyczajnie Riot nie stara się rozwijać tych uniwersów tak jak kiedyś i robi skiny na zasadzie, że są to po prostu skiny. Być może dobrze, być może nie. Po prawdzie większość graczy i tak traktuje je jako po prostu skinki, ale mi się bardzo podobało, że twórcy skórek w Riot Games czasem chcą zrobić coś ambitniejszego. I pomimo tego, że mało kto wchodzi w te światy, to dla mnie wyjątkiem są światy Projekt, Star Guardian czy właśnie Hainun. No bo umówmy się, że tutaj Riot przeważnie robi fenomenalną robotę i tak jest w dzisiejszym przypadku. Za niedługo dostaniemy nowe skiny, które ten świat nieco rozszerzają, dlatego dzisiaj omówimy sobie to wszystko i ten materiał będzie takim suplementem do historii świata Hainun, która pojawiła się na kanale jakiś czas temu. Omówię, kim są bohaterowie w tym świecie na nowych skinach oraz wyjaśnię co ciekawsze interakcje legendarnego Hainun Yone, który muszę przyznać, moim zdaniem zostanie jednym z najlepszych legendarnych League of Legendsowych skinów. Zapraszam. Moi drodzy, dzisiejszym tematem są skiny w LoLu, dlatego mam dla was mały komunikat od partnera kanału. Na Instant Gaming znajdziecie kilkuprocentowe promocje na Riot Pointsy. Aktualnie w ofercie znajdziecie gift cardy dające przy kupnie 1895 RP i ten pakiecik daje około 5% oszczędności. Nie wiem ile owych kart jeszcze zostało, ale ogólnie gift cardy z RPkami rozchodzą się jak świeże bułeczki, gdyż zostały już tylko te za 1895 RPków. W razie czego po zakupie kodzik wpisujecie normalnie w kliencie. Zawsze jest to kilka procent oszczędności. Z kolei w Valorancie to co jest na stanie to pakiety po 450 RP i 1520 RP. Pamiętajcie również, że kupując z mojego linku, który znajdziecie w opisie i w komentarzu, też wspieracie mój kanał. Dlatego pięknie dziękuję i przechodzimy do materiału. Skiny Hainun trochę podzieliły niedawny los projektów. W sensie pomimo genialnego motywu stały się znowu zapchaj dziurą. Czyli parę skinków bez niczego więcej. Tak by się mogło wydawać. Poza oczywiście standardowymi skinami i przepustką, trzeba przyznać, że dostajemy całkiem ciekawą historię. Natomiast zróbmy sobie takie małe wprowadzenie. Zacznijmy może od krótkiego fabularnego wprowadzenia, co by osoby nie oglądające tegoż oto materiału nie czuły się zagubione. Innymi słowy, króciutkie wprowadzenie do świata Hainun. W tym świecie znajdziemy masę różnych istot. Co do zasady lądujemy tam w dość smutnym i ponurym świecie inspirowanym klimatem westernowym. Oczywiście z dodatkiem aniołów i demonów. Więc jeżeli ktoś lubi westerny, lubi tematykę wojny aniołów i demonów, na przykład w serii gier Darksiders, czy po prostu lubi serial Supernatural, odnajdzie się tutaj idealnie. Zatem mamy tutaj wojnę nieba z piekłem, z tym, że niebo zostało zniszczone, a dusze śmiertelników nie mają gdzie trafiać, poza piekłem, ale problem też jest taki, że piekło jest przepełnione. A diabły, demony czy inne maszkary chodzą sobie normalnie po świecie. Mamy tutaj naprawdę masę różnych istot. Od diabłów i demony, przez zwykłych ludzi, czy też zmienionych przez układy z nieczystymi siłami, po potwory, anioły, półanioły, czy mechaniczne anioły, a nawet automatony. Tyle słowem wstępu. Wracając do nowych Hainunów, tutaj sam jestem zaskoczony, bo te opowiadają nawet całkiem spójną i bardzo ciekawą historię. Krótką bo krótką, ale nieoczywistą, gdyż tutaj trzeba trochę poanalizować i przyznaję, że bawiłem się przy tym świetnie i przede wszystkim nieco rozwijającą uniwersum Hainun. O co zatem chodzi? Wszystkie postacie wprowadzone wraz ze skinami są powiązane z Yone, który jest określany jako nawiedzony człowiek i to co się będzie w tej historii działo, będzie miało miejsce w barze w klimatach Dzikiego Zachodu. Wiadomo, i tutaj kochani przyznaję, Hainun Yone jest jedną z najlepszych legend, jakie Riot Games wprowadziło do gry. Czy bardziej wprowadzi, bo na moment kiedy o tym mówię, jeszcze go oficjalnie nie ma. Natomiast jego dźwięki i wygląd są po prostu świetne. Animacje bardzo pasują do postaci, a dubbing jest po prostu nieziemsko dobry. Ain't the sunshine sweeter far from any town, but out here life is cheaper. So I won't stick around. Riot dało nawet radę zrobić świetną genezę i backstory tego skina. Otóż nie do końca wiadomo, kim sam Yone w tym świecie jest.
Bazując na jego interakcjach i skinach, wiemy, że kiedyś był człowiekiem, a teraz jest czymś na zasadzie nieumarłego ducha o jakby takiej ala nieco marionetkowej egzystencji. Co to jednak oznacza? Oznacza to tyle, że Yone jako człowiek umarł, ale powrócił jako duch, nie wiem czy do swojego oryginalnego ciała, czy do innego, czy na przykład sobie jakieś wytworzył, ale to ciało ma i to jest tutaj ważne, ale to ciało jest jakby tylko dla niego marionetką, bo to co tutaj widzimy to nie jest Yone, a to jest Yone. I jest to szalenie ciekawy koncept. Wiemy, że w tej formie nie oddycha, a prawdziwy Yone to cień i dym, zatopiony w cielesnej formie, którą może opuszczać. Powiem tak. That's why he's the goat! The goat! Historia Hainun Yone ma miejsce w barze i nie kojarzę, byśmy wcześniej wiedzieli, że rozdroża to rzeczywiście bar, w którym ludzie zawierali umowy z diabłem. Wcześniej rozdroża kojarzyły się po prostu z takim skrzyżowaniem dróg, prawda? Gdzie przychodził śmiertelnik i tam pojawiały się demoniczne istoty gotowe zawrzeć jakiś pakt, by finalnie uzyskać od śmiertelnika jego duszę. Niemniej, w rozdrożach Rel pyta nawiedzonego, co się z nim stało. Yone odpowiada, że to długa historia. Rel z kolei jest wiedźmą, która uciekła z wioski zniszczonej przez 5 zwiastunów. Ci to część ostatnich skinów, które wychodziły. W każdym razie Rel już przed nimi nie ucieka, a jako wiedźma stworzyła sobie konia za pomocą magii, pary i ognia. Zachęca ona Yone do walki ze złem, mówiąc, że mają drugą szansę i nie powinni jej zmarnować. Kolejny fragment historii daje nam Evelyn, która upatrzyła sobie Yone jako kolejną ofiarę. Jest ona jedną z dwóch osób, które zajmują się rozdrożami. Diablica usiadła przy nim przy barze, pochyliła się i ze słodkim uśmiechem poprosiła, by opowiedział jej o swoich smutkach. Yone opowiedział o swoim bracie, o tym, że sądzi, iż nie żyje, ale nie jest tego pewien. Evelyn stara się go uspokoić, mówiąc, że teraz jego smutki znikną. Na co wchodzi Maruda i niszczyciel dobrej zabawy, Gragas. Ten nie jest ani aniołem, ani demonem i w zasadzie nie wiemy do końca czym jest. Wiemy tyle, że powiedział Evelyn, że ten nie jest dla niej, kładąc swoją wielką rękę na nawiedzonym mężczyźnie i odciągając go od diablicy. Dowiadujemy się, że Gragas zna sposób, jak Yone mógłby wrócić do żywych, ale nie będzie to proste, ani może się to wcale dla niego zbyt dobrze nie zakończyć. W tym momencie standardowo w tej historii dostajemy mocnym cliffhangerem po japie. Ale to jest coś, co Riot bardzo lubi robić i robią to za często. No i niestety po tym cliffhangerze najprawdopodobniej Riot nigdy tej historii nie rozwinie. Chyba nie muszę mówić, że szkoda. Przejdźmy teraz, kochani, do drugiej części materiału, gdzie poddam pod analizę wybrane teksty nowego Hainun Yone. You gonna try this again, Evelyn? I know your tricks now. Jest to bezpośrednie odniesienie do historii, którą przed momentem wam przytoczyłem. Our clockwork savior returns. We don't deserve you, Ash. Yone odnosi się do dwóch rzeczy. Po pierwsze do zniszczenia nieba w tym świecie, co było winą ludzi, stąd ludzkość nie zasługuje na bohaterkę taką jak Ash. Po drugie odnosi się do faktu, że Ashka jest anielicą, ale mechaniczną. Czytaj anielskim automatonem. The bartender of the crossroads himself. How are you, one Gragas? Następne odniesienie do przytoczonej historii. Gragas odciągnął Yone od Evelyn, mającej w stosunku do niego złe zamiary. You may look a proper lady, Leona, but that power you wield, that's a devil's work. Jak wiemy, Leona niegdyś była człowiekiem. Teraz włada diabelską mocą i jest ona jedną z piątki wspominanych ikon, określanych jako zwiastuny apokalipsy w tym świecie. Which am I talking to, Lucian? The demon or the lawman? Hainun Lucian był niegdyś szeryfem i najemnikiem. Jego dusza została zainfekowana, gdy zawarł pakt z diabłem, by ocalić życie swojej ukochanej. Oczywiście chodziło o Senne. Teraz Lucian jest mścicielem polującym na diabły. Looks like staying human wasn't in the cards for either of us. Hainun Senna jest w połowie kobietą, a w połowie anielicą. Wcześniej została zabita przez Hainun Thresha. W dalszej części swojej historii została wskrzeszona przez jakąś wyższą moc, która nadal pozostaje tajemnicą w tym świecie.
I may have died for your deal, brother. But you paid the price in grief. Co do zasady, nie za dużo wiemy o tej umowie Yasuo. Wiemy oczywiście, że Yasuo i Yone w tym świecie również są braćmi, a Yasuo nadal pozostał człowiekiem, natomiast jaki dokładnie zawarł układ z diabłem? No tego nie wiemy, być może dający mu jakieś umiejętności. Być może dzięki temu uciekł, gdy został osądzony o morderstwo w świecie Hainun, bo i to również, tak jak w nominalnym świecie League of Legends, miało miejsce. The West made a monster of you. I'm here to put you down. Dzięki tej interakcji dowiadujemy się, że Yone chce pokonać zwiastuny apokalipsy, więc możemy uznać go za mrocznego bohatera, chcącego uratować tamtejszy świat. First Harbinger down. Four more to go. Interakcja pojawia się przy zabiciu Hainun Leony. Jak wspominałem, ta jest jedną z piątki zwiastunów, pozostałe to Varus, Katarina, Tahmkench oraz Twitch. The West lost a great gunslinger this day. Hats off to you, Senna. Senna w uniwersum Hainun była najlepsza, jeżeli chodzi o pojedynki i walkę rewolwerami. Chociaż wiadomo, teraz jej broń jest większa. Ale oczywiście do tej walki i do tego skilla Senny odnosi się Yone. The devil is dead. Yet I'm still here. Ta interakcja daje nam podpowiedź, że Yasuo zawarł pakt z Tahmkenchem, który pozbawił Yone życia. Mimo pokonania diabła, Yone nadal pozostaje tym, czym jest. Waste of bullets. Co by nie było, że wszystko jest tak piękne, świetne i idealne, wiem, że to jest takie w zasadzie powiedzonko, nie? Waste of bullets. Ale trochę brzmi to dziwnie, kiedy wypowiada je Yone, który walczy katanami. Ja wiem, że tutaj widać, że w designie jest to jakby pistoleto-miecz, czy bardziej mieczo-pistolet. Nie wiem, co powinno być pierwsze. Ale mimo wszystko, wydaje się to być trochę dziwne. Może nie tak jak Soul Fighter Samira, która przeładowuje swoje duchowe bronie, których nie trzeba przeładowywać, ale jest to pewien mały motyw absurdu. The shape of my soul is proof enough. I was once a man, and now I'm a monster. Co ważne, potworem, który chce walczyć z innymi potworami, ale dokładnie o ten cytat chodziło, gdy wspominałem o genezie bohatera. The West once had wonders. Once had angels too. I believed in the decency of mankind, and then I watched us tear down heaven. W tych interakcjach Yone odnosi się bezpośrednio do historii i konstrukcji uniwersum, gdzie niebo zostało zniszczone przez ludzkość. Teraz pozostaje ciekawe pytanie. Czy Peacemaker Yone to jest jakby kolejne stadium, kolejna forma, kolejne wcielenie Hainun Yone? Czy może chodzi po prostu o to, aby pokazać go w tej anielskiej formie? Na ten moment niestety tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że Yone, tak jak w kilku innych światach, jest kreowany na postać, która ma walczyć ze złem. Ma zaprowadzić porządek, ma wygrać z chaosem. Jeżeli tak by rzeczywiście było, to Yone, który ma stanąć naprzeciwko apokalipsie, ma stanąć przeciwko pięciu zwiastunom, byłby albo tą wyższą siłą, o której praktycznie nic nie wiemy w uniwersum Hainun, albo byłby jakimś przepotężnym anielskim wojownikiem, albo jakąś hybrydą, która potrafi łączyć te dwie moce, w sensie moc piekielną i niebiańską, to przyznaję, że wtedy dla mnie skin, jak i sama historia Hainun Yone, stają się 10 na 10. Jeżeli ciekawi Was ogólna historia i zarys uniwersum Hainun, to kliknijcie sobie tutaj. Dziękuję pięknie za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.